Witam serdecznie, dziś pokażę prosty przepis na gulasz z indyka. Do jego przygotowania potrzebujemy minimum kilogram ujca z indyka, już bez kości. Ja tutaj mam kilo 20, dwie średniej wielkości cebule, ewentualnie trzy mniejsze, jedną średniej wielkości cukinię, dwie papryki, najlepiej żółtą i czerwoną, 4-5 sztuk pieczarek, jedną średniej wielkości marchewkę, cztery ząbki czosnku, jedną puszkę, ewentualnie kartonik pomidorów krojonych, trzy łyżki oleju do smażenia. Do zagęszczenia potrzebujemy łyżeczkę mąki pszennej oraz skrobi ziemniaczanej. Z przypraw potrzebujemy po łyżeczce soli, słodkiej papryki oraz oregano oraz płaską łyżeczkę pieprzu i papryki ostrej. Mięso kroimy na kawałki tak na jednego kęsa. Ja już poszedłem na Twiznę, kupiłem takie już gotowe, w miarę pokrojone. Jeżeli nie masz udka, możesz wykorzystać fileta. Również się sprawdzi. Dołożymy przyprawy, wymieszamy i odstawimy na jakieś pół godziny. Łyżeczkę soli. Łyżeczkę oregano. Łyżeczkę papryki słodkiej. Płaską łyżeczkę pieprzu. Oraz płaską łyżeczkę papryki ostrej. Wymieszamy i odstawiamy na jakieś pół godziny. W międzyczasie zajmiemy się warzywami. Cebulę, marchewkę kroimy na mniejsze kawałki. Spróbujmy, żeby nam wygodniej. Nie musimy się bawić w jakieś super małe kawałki. Cebula i marchewka powędruje jako pierwsza do podsmażonego mięsa. Także na razie odstawimy. Zajmiemy się cukinią i papryką. Cukinię możemy obrać, ewentualnie dać w całości. Ja dam całą. Oczywiście środek wydrążamy. Czosnek kroimy w plasterki, a pieczarki na kawałki jak wcześniejsze warzywa. Wszystkie warzywa mamy gotowe. Rozgrzewamy teraz garczek. Najlepiej z powłoką nieprzewierającą, do którego wlejemy 3 łyżki oleju.
Nagrzewamy na średniej mocy palnika, dokładamy mięso i smażymy bez przykrycia jakieś 10 minut. Garczek musisz mieć minimum o pojemności 3 litrów, żeby ci się wszystko pomieściło. Minęło 10 minut. Tak jak widzisz, mięso spuściło sporą ilość wody. Dołożymy teraz cebulę i marchewkę i gotujemy kolejne 10 minut, również bez przykrycia. Przemieszamy. Kolejne 10 minut minęło. Dołożymy teraz pozostałe warzywa oraz puszkę pomidorów krojonych. Jeżeli nie masz pomidorów, możesz wykorzystać pastę pomidorową. Ja dołożę troszkę więcej z tego względu, że mi zostało z innego przepisu. Także dołożę 1,5 puszki. Wymieszamy i dołożymy pieczarki i czosnek oraz pomidory krojone. Tak jak widzisz, w gulaszu wychodzi spora ilość. Dokładamy pieczarki i czosnek. Dokładamy pomidory krojone. Kartonik, ewentualnie puszkę. Jeszcze raz wymieszamy. Doprowadzimy do wrzenia. Zmniejszamy moc palnika na minimum. Przykrywamy i dusimy godzinę. Po tym czasie sprawdzimy smak i gulasz mamy gotowy. Minęła godzina. Gulasz już mamy praktycznie gotowy. Pozostało go teraz tylko delikatnie zagęścić. Do miseczki dokładamy łyżeczkę mąki pszennej oraz łyżeczkę skrobi ziemniaczanej. Kapniemy odrobinę wody, dokładnie wymieszamy. Dolejemy do gulaszu, wymieszamy, zagotujemy, wyłączamy, sprawdzimy smak i gulasz mamy gotowy. Tak jak widzisz, gulasz momentalnie się zagęścił. Sprawdzimy jeszcze smak. W razie potrzeby doprawiamy papryką ostrą, ewentualnie pieprzem. Tak więc jeżeli się przepis spodobał, to się cieszę. Zachęcam do surowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.